Dzień dobry, Łukasz Żmuda. Zapraszam na najświeższe informacje. Zaczynamy od tematu inflacji. W marcu wyniosła zaledwie 1,9% rok do roku, najmniej od 5 lat, oszacował wstępnie GUS. I to są dobre wiadomości. Jednak podwyżka VAT na żywność, która będzie miała miejsce już od świątecznego poniedziałku, z pewnością przyczyni się do wzrostu cen podstawowych artykułów żywnościowych. Inflacja w marcu najniższa od 5 lat. Według najnowszych odczytów Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła 1,9% rok do roku. Wynik wskazuje, że inflacja w Polsce znalazła się już w granicach celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego określonego na poziomie 2,5%. Koalicja 13 grudnia już przypisuje sobie sukces. Wynagrodzenia w górę, inflacja w dół. Złoty silny, PKB rośnie, bezrobocie rekordowo niskie. W minionym tygodniu 9 miliardów złotych popytu na polskie obligacje skarbowe. Stopniowo wyprowadzamy gospodarkę na prostą. Tymczasem to polityka Narodowego Banku Polskiego odpowiada za spadek inflacji. Co więcej, eksperci ostrzegają, że wzrost podatku VAT na żywność przyczyni się do wzrostu wskaźnika, a drożej za mąkę, chleb czy jabłka zapłacimy już od poniedziałku. W Warszawie odbyły się konsultacje międzyrządowe pomiędzy stroną polską i ukraińską w sprawie uregulowania importu produktów spożywczych z Ukrainy. Jak donoszą media, porozumienie było na stole, ale wszystko zepsuł wiceminister Michał Kołodziejczak. Niestety już po raz kolejny nie padły żadne konkretne propozycje. Rolnicy w dalszym ciągu domagają się zamknięcia granicy i nie kończą protestu. Na granicy z Ukrainą w Dorohusku blokują przejście. Konkretnych rezultatów tego spotkania to nie ma. Ukraińcy po prostu chcą wypchać do nas wszystek towar przeterminowany, zeszłoroczny, być może dwuletni. To zboże, co oni do nas pchają, to rolnicy protestują, ale to zboże jedzą miastowi. To jest zboże pryskane, dymione silnymi środkami trującymi nawołki i ono jest trute nie raz, tylko dwa, trzy. I to człowiek je, to nas tym karmią. Dlaczego rządzący nie zastanowią się nad tym, nad naszym zdrowiem, nad polskim rolnikiem, który ciężko pracuje, nie ma co zbyć. Co dnia to nie jest zboże. No to jak rolnik ma nie strajkować? Upryski drogie, ropa droga. To samo przejście wskazuje, że rolnik musi się jakoś ratować. No tak? No co ja więcej będę rozmawiał? Tylko walczymy o to, żeby jakoś tym rolnictwem ktoś się zajął. No. Bo do tej pory to nie ma żadnej odpowiedzi. No. I co więcej mówić? A to co stoi na przeszkodzie? Dlaczego nie ma żadnych konkretów dla was? Nie wiem, kto to mąci, ja nie wiem, kto to. Czego nie chce płacić? Tłumaczą, że nadmiar zboża. No to tak trzeba zrobić, żeby to zboże gdzieś wyeksportować, powiedzmy. Są takie kraje, co ludzie głodują. Jakiś handel, żeby, no nie, żeby to zboże poszło tam, gdzie ludzie potrzebują. Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację prawa farmaceutycznego dotyczącą tabletki dzień po, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Podstawowym uzasadnieniem decyzji prezydenta RP jest wola poszanowania konstytucyjnych praw i standardu ochrony zdrowia dzieci. Czytamy w uzasadnieniu. Pan prezydent wsłuchał się w głosy rodziców, które docierały w kierowanej bardzo licznej korespondencji i pan prezydent jasno tutaj stoi na stanowisku konieczności ochrony praw i standardu konstytucyjnego opieki zdrowotnej nad dziećmi. Jakie są konsekwencje decyzji pana prezydenta? Pozostaje stan prawny. Niezmienione leki, produkty lecznicze, o których mówimy tutaj głównie związane z antykoncepcją, przede wszystkim ten produkt leczniczy, który występuje pod nazwą Ella One, będzie dostępny na dotychczasowych zasadach, czyli po uzyskaniu recepty. W przekonaniu pana prezydenta dla osób poniżej 18 roku życia, ze względu na ochronę zdrowia, ze względu na prawa rodziców, tego typu produkty lecznicze powinny być dostępne właśnie pod kontrolą lekarza i tak, aby możliwe w decydowaniu o zastosowaniu tego typu produktów mieli również prawo stanowić swoje stanowisko rodzice. Wielka Sobota w Kościele Katolickim to czas milczenia i zadumy. Przez cały dzień wierni nawiedzają groby pańskie, rozważając mękę i śmierć Chrystusa. Tego dnia w kościołach święcone są pokarmy na stół wielkanocny. Po zmroku celebrowana jest najważniejsza msza święta w roku.
liturgia Wigilii Paschalnej. Wielka Sobota jest sobotą Jego zmartwychwstania. Jest nocą, w czasie której Chrystus zmartwychwstał, zwyciężył. To, co adorujemy w piątek, gdy wydaje się, że przegraliśmy, że Chrystus wszystko zatracił, to jednak okazuje się, że w sobotę, w tą noc, gdy oczekujemy niedzieli, gdy wchodzimy w niedzielę, chwalimy Chrystusa zmartwychwstałego. On przezwyciężył śmierć. I to jest największa nadzieja dla chrześcijan, dla każdego z nas. I kto w to uwierzy, to rzeczywiście jego życie nabiera sensu i staje się czymś pięknym i wielbieniem Pana Boga za wszystko to, co od Niego otrzymuje. Cała liturgia Triduum Paschalnego przygotowuje nas do zmartwychwstania, czyli nowego życia. Chrystus umarł i zmartwychwstał, a zatem to jajko tam w tym koszyczku jest najważniejsze. Oczywiście też dodajemy jej mięso i pieczywo, także nadając temu treść także i teologiczną. Ale jajko jest tutaj najważniejsze jako symbol po prostu życia. Stąd też przychodzimy właśnie z tymi koszyczkami Wielką Sobotę, aby je pobłogosławić i żeby to jajko wielkanocne mogło na naszych wielkanocnych stołach, gdy będziemy w gronie rodziny świętować, mogli się nim dzielić, tą tajemnicą nowego życia. To wszystko na ten moment. Przypominamy Państwu, że większość sklepów jest otwarta dzisiaj do wczesnych godzin popołudniowych, dlatego warto zrobić zakupy już teraz. To wszystko na ten moment. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.